I najważniejsze znów stanie się tu słowo patria, a nie partia. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Okej, dobrze, to już teraz będę pamiętał, ale moje myśli biegną nieodmiennie w stronę pana Piotra Kalety, mam nadzieję. Rozumiem uczucie nieodwzajemnione boli, jak powiedział mi kiedyś wasz przedstawiciel poseł Marek Suski. Bardzo proszę. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce. Proszę zająć miejsce. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Suski, proszę zająć miejsce na sali. Słyszałem to, mówi pan to już czwarty raz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo chętnie wysłucham pana i raz dziesiąty. Przyjąłem pana oświadczenie do wiadomości. Jestem dyktatorem, jestem Jaruzelskim i te wszystkie inne rzeczy, które już słyszałem od pana posła Suskiego, zmieszczą się w moim sercu. Panie pośle, nie ma pan na podstawie pojęcia artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Podejmuję decyzję o wykluczeniu panu z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Zadał mi pan pytanie, odpowiedziałem bardzo jasno, natomiast jest to część przewidziana na wnioski formalne. Rozumiem, że wniosku takiego pan w sensie formalnym nie zgłosił. Zmiana sposobu prowadzenia obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka Sejmu. Ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób. Widzę, że reagują państwo z entuzjazmem. Zachęcam do działania. Pytam, kto będzie siedział. Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to pan usiadł. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca. Teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo, trochę spokojniej. Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że pan się męczy. Ale może by pan nas nie męczył, dziękuję. Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen-Z, czyli... Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne.